jest włączenie. Jeżeli mamy podłączony kabelek, o, tutaj, okej, tu jest spust funkcji, zablokowanie pałąka. I teraz będzie tak, widoczny aparat też z joystickiem, jak nim poruszamy. I teraz tak, jednokrotne wciśnięcie to jest blokada, dwukrotne wyrównanie aparatu, trzykrotne tryb selfie i też działa. Jednokrotne tutaj, proszę bardzo, zablokowanie. Jak samo działa to w drugą stronę, czyli tu i blokowanie. Wszystko zależne od wyważenia sprzętu. Im lepiej jest wyważony, tym lepiej działa. Mamy możliwość też włączenia drugiego trybu pracy, w pełni konfigurowalnego. Ja mam ustawione na kręcenie w poziomie i w praktyce to wygląda tak. Można z tego zrobić na przykład dynamiczne ujęcie, jak ktoś robi salto do tyłu. Też nie przeszkadza to w pełnym zbliżeniu. Trzeci tryb mam ustawiony, taki bardzo lekkie skręcanie, takie delikatne, delikatnie pod górę, delikatnie w dół, takich ujęć bardziej dynamicznych. A pierwsze, jeszcze jak przełączę raz, to są statyczne, czyli tutaj trzyma mi poziom, ale mogę bardziej sobie górę i dół obrócić, zablokować. Nagrać fajne ujęcie z blokadą. Okay. Jeżeli chodzi o ustawienie samego gimbala, to mamy specjalne tutaj zwalniacze, które pozwalają nam zablokować daną oś i ustawić aparat względem jego wagi, jego wymiarów, gabarytów. Tak samo mamy tutaj płytkę, na której montujemy aparat i dodatkową płytkę, jeżeli na przykład nasz aparat jest za lekki. Plus tutaj możliwość też dostosowania aparatu względem jego ciężkości, długości. Ogólnie ustawienie możemy sobie zaznaczyć dzięki właśnie tej liniom, nie? No dobra, to jakoś zmienię tekst. No i ogólnie też nic nie stoi na przeszkodzie, jeżeli się zmęczymy, na położenie aparatu na powierzchni płaskiej i sterowanie nim za pomocą joysticka, lub jeżeli znajdzie taka potrzeba, wymiany rąk, bo wtedy możemy dwoma rękami jednocześnie dokonywać jakichś nagrań. Nie ma z tym żadnego problemu. Okej. Okay. Blokada kadru.